Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Puchatku, tak, prosiaczku? Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś. Bo my jesteśmy... A wy jesteście? Tak. To tak? To było w imieniu naszych słuchających? Tak. No mam nadzieję, że jesteście, że wakacje wam minęły fajnie. Haneczko, nie wiem czy wiesz, ale już za kilka dni, dosłownie kilka dni, wracasz do szkoły, kończą się wakacje, rozpoczyna się spotkanie z przyjaciółmi i nauka. A w tym roku do szkoły wracasz 1 września, czyli w czwartek. I będę w 5 klasie. Oj, to prawie jak Tosia. Chociaż nie, Tosia nam idzie dalej na pierwszy rok studiów. Tosia to już jest duża kobitka. A ty idziesz do 5 klasy, tak? I będziesz miała nową panią nauczycielkę. To jest nauczycielka, co nauczyła moją siostrę, naprawdę. Jak była w twoim wieku. Tak. Ale my tak rozmawiamy cały czas o tym, co będzie, a ja proponuję poopowiadać sobie trochę o tym, co było, bo to były pierwsze wakacje od bardzo dawna, które spędziliśmy razem, całkowicie razem w ciągu wakacji, bo dotychczas takiej możliwości nie mieliśmy ze względu na obowiązki zawodowe. A w tym roku nie dość, że byliśmy razem przez całe 3 tygodnie, dzień w dzień, od rana do wieczora, to jeszcze nigdzie nie musieliśmy jechać. A dlaczego, Haniu? Bo było strasznie dużo upalańczego słońca. Upalańczego. Upalańczy jak nie wiem co. Upalańczy był straszny, bo to było pierwsze lato chyba od 8 lat. Ostatnie takie gorące lato było chyba w 2014, przynajmniej tutaj, gdzie my mieszkamy, gdzie było naprawdę bardzo gorąco. Dużo słońca. Dużo ludzi. Dużo turystów. I niestety to musimy powiedzieć, a bo o tym już zresztą mówiliśmy na początku wakacji, jak nagraliśmy ostatni przedwakacyjny podcast, w którym mówiliśmy o tym, że turyści przyjeżdżający na plażę bardzo śmiecą, a jako że turystów w tym roku było bardzo wielu. Bardzo dużo śmieci. To było tłumacz, czyli za dużo. Aha, tłumacz, czyli tłumacz, za dużo. Haniu, a ty co robiłaś w wakacje? Jeździliśmy na rowerze? Tak, i tata mojej przyjaciółki dał moją przyjaciółkę tutaj i czasem nawet graliśmy Minecraft. No tak. Bo tych dzieci, które nie wyjechały w tym roku, było więcej. I nawet rodzice twojej przyjaciółki pytali się nas, czy to tak można nigdzie nie pojechać. A my tak się popatrzyliśmy na nich i no oczywiście, że można nigdzie nie pojechać. Przecież my mieszkamy w takim miejscu pięknym, a dzięki temu słońcu to w tym roku palmy, bananowce, to wszystko tak obrodziło, że to jest niesamowite. Nie chodzi mi o owoce, słuchaj, chodzi mi o liście. Pomyślam, że my mieszkamy, nie wiem, na jakichś Karaibach. To nie żadne Karaiby, to jest typowa angielska przyroda. Przynajmniej tutaj, na południu. Mama, ty lubisz być nianką dla nas? Uwielbiam być nianką dla was. Hania pije do czegoś. Można powiedzieć w podcaście, że pije do czegoś? Czy jak to inaczej ładniej powiedzieć? Hania ma coś na myśli. O, Hania ma coś na myśli. I zaraz powiem co. Sporo dzieci w tym roku nie wyjechało. Ale nawet jeżeli mieszkacie w mieście, czy na wsi, czy gdziekolwiek indziej, gdzieś, gdzie nie ma dostępu do parków, do lasów, do plaży, do jezior, to te wakacje również można spędzić, czy to na podwórku, czy nawet w domu, jeżeli nie chce wam się z jakiegoś powodu wychodzić na podwórko. Ale wracając do naszych wakacji, to niestety muszę stwierdzić, że te wakacje to Haneczka spędziła w oceanicznej wodzie. Ale dlaczego niestety? Raz to się skończyło nawet rozstrojem żołądka i z szybkim biegnięciem do toalety. I okazało się, że niestety w morzu coś musiały być jakieś bakterie, ponieważ ludzie rozpisywali się, że no wchodzą do morza i niestety potem brzusio boli. Po angielsku, kiedy to się dostaje, to nazywa się diarrhea. Czyli rozwolnienie. Ale dzisiejszym tematem są wakacje, które się kończą, a nie święto kupy. I w te wakacje kupiliśmy ci strój... Pianka. Piankę.
To jakie były twoje wrażenia, jak weszłaś po raz pierwszy z pianką do wody? Troszeczkę zimno, ale potem było bardzo ciepło. Było ciepło. Jedyny błąd, jaki zrobiliśmy, o którym nie wiedzieliśmy, to to, że trzeba takie nefralgiczne miejsca nasmarować albo olejkiem, albo przypudrować. Czyli tak koło szyi, tam gdzie ty się ociera. I w tym roku dosyć głęboko zaczęłaś wchodzić do tej wody, tak? Mhm. To ja opowiem może coś o wiele ciekawszego na pewno, bo chciałem powiedzieć o tym, że miasto nam zrobiło w tym roku niespodziankę i zainstalowało nam elektryczne grille i każdy może z nich korzystać przez czas wakacji. Można sobie grille tam robić przez cały dzień. Tak, to był kolejny plus naszych wakacji, że mogliśmy iść zrobić barbecue, czyli takiego grilla, i nie musieliśmy kupować tych takich małych, przenośnych barbecue. I dzięki temu też coraz więcej osób korzysta właśnie z tych grillów elektrycznych i coraz mniej używa się tych kopcących, śmierdzących grillów przenośnych, dzięki czemu plaża jest czystsza i mniej zakopcona. Tak, tak, bo to kopcenie jest straszne, dlatego na plaży u nas wolno grillować od 6 po południu aż do godziny 10 wieczorem. Dokładnie. Haniu? Tak? A opowiedz jeszcze, co ty z Laurą robiłaś przez całe dnie? One zostały mistrzyniami wszechświata w Minecraft. I też kodowaniu. Powiem ci, że najśmieszniejsze dla mnie to było obserwowanie z boku, jak gracie, dlatego, że ty siedziałaś przy komputerze, Laura siedziała przy stole na komputerze, dzieliło was ile tu? Metr, półtora? I rozmawiałyście, gadałyście do siebie, tak jakbyście były postaciami z gry. Ja myślałem, że umrę ze śmiechu po prostu. I tak mijały wam poranki. Najpierw Minecraft, potem jakieś lody, potem plaża, potem wrotki, zabawy, wrotki, skutery, rowery. Oczywiście w to wszystko byli zaangażowani rodzice na zmianę. A ostatnio co żeście nam pomalowały przepięknie na zewnątrz? Murki, murki kredą kolorowe. I nasz car parking. Tak, kupiliśmy kredy kolorowe i dziewczyny postanowiły, że będą malować murek, który mogły pomalować. To nie jest tak, że jakikolwiek murek, bo tego robić nie wolno. Chodnik malowałyście, miejsce nasze parkingowe. No. I nawet wasz kolega Isaac przyszedł do was i z wami malował. I ostatnio mama myła okna, zlitowała się nad tymi oknami, zdjęła wszystkie zasłony i firanki, nawet to wszystko wyprała i musiałam umyć okna od zewnątrz. A że u nas jest tak, że pająki po prostu lubią przesiadywać na oknach ludzi, to musiałam najpierw powiedzieć pająkom papa. Więc powiedziałam pająkom papa. I chodziło o to, żeby to papa nie było tak, że one mówią, dobra, idziemy do domu. Nie, pająki poszły sobie dalej na zewnątrz, nie do domu. I wtedy ja mogłam spokojnie umyć okna. A mycie okien przynajmniej przeze mnie wygląda tak, że ja nalewam wody do wiaderka. I chluu! Lubię chluc na okna. Więc ja mając tą wodę w wiadrze, postanowiłam oblać dzieci. I był taki lany poniedziałek, chociaż to była sobota. No dobrze, to były nasze wakacje, które spędziliśmy w domku, ale teraz, tak jak mówiliśmy, zbliża się nowy rok. A ja bym bardzo chętnie dowiedział się od wszystkich naszych słuchaczy, słuchaczek, słuchaczków, jak to jest u nich, jak te ich nowe klasy, nowe panie, nowi panowie i jak minęły wakacje. Jeśli ktoś z was będzie chciał nam napisać, a żebyśmy mogli wam odczytać wszystkim, jak te wakacje minęły, to tam po parę zdań zawsze możecie wysłać do nas w e-mailach. A jaki jest nasz e-mail, Hania? dzieciandia@gmail.com. I w te wakacje również kupiłam ci książeczkę, która nazywa się Secret Science, czyli Sekretna Nauka. Tak, Sekretna Nauka. The Amazing World Beyond Your Eyes. Czyli niesamowity świat poza twoimi oczami. I odkryłyśmy taki ciekawy fakcik. Haniu, czy chcesz najpierw przeczytać to nam w języku angielskim? Okej. Dowiedziałyśmy się z książeczki, że chleb jest zrobiony z mąki. I ta mąka zawiera węglowodany i proteiny. Tak. Jeżeli włożymy kawałek chleba do tostera i naciśniemy, żeby się ogrzał, cukry i chemikalia, które są w proteinach, tak zwane aminokwasy, mieszają się i tworzą brązowy kolor. I ten bardzo fajny zapach. I co jest jeszcze w tym chlebie? Woda. Która co robi? Paruje. I powoduje, że chleb robi się chrupiący. Zdawaliście sobie z tego sprawę? To ja sobie może pójdę schrupię przepyszny chlebek, a was wszystkich
zaproszę nie tylko ja, ale my wszyscy zaprosimy was na nowiutkie bajkowisko. Co nazywa się? Koniec. I początek. Koniec i początek jak? A no tak, tak to będzie. Koniec i początek. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień był słoneczny, jednak to było już inne światło. Takie jesienne, pomyślała Halinka. No tak, to jest niemal koniec. Na tę myśl zasmuciła się nieco, bo cóż się dziwić, wakacje miały się ku końcowi. Jeszcze tylko 4 dni i rozpocznie nowy rok szkolny. A jako że babcia z dziadkiem wybierali się w podróż, to też był to ostatni ich wspólny dzień tego lata. Przynajmniej w tym przytulnym domku pod lasem. Już po południu przyjedzie po nią tata, a wtedy razem wrócą do mieszkania rodziców w centrum miasta. No, może nie w samym, a raczej na jego obrzeżach, lecz nie będzie to już ani sielskie, ani anielskie. Wiedząc, że nic na to nie poradzi, położyła się w hamaku rozwieszonym pomiędzy drzewami i przymknęła oczy. W duchu przyznała, że jeszcze nigdy nie miała tak ekscytujących i pracowitych wakacji. I choć robiła to już wiele razy, raz jeszcze przebiegła myślą wszystko to, czego nauczyła się i doświadczyła w ciągu ostatnich kilku tygodni wakacji. Teraz jednak ogarniała całość. W żadnym wypadku nie oznacza to, że ukończyła nauczanie u dziadków. O nie, nic z tego. Nauczyła się zaledwie, albo może aż, tyle, aby móc spotykać się z babcią lub dziadkiem w świecie innym niż realny. Uśmiechnęła się do siebie. Przecież te wszystkie inne światy są równie realne co ten, gdzie pewna dziewczynka leży sobie w hamaku w cieniu rozłożystych drzew. Czy którykolwiek z niezliczonych światów jest nierealny? Wszak każdy z nich jest opowieścią. I tak długo, jak opowieść trwa, tak długo realność jest pojęciem co najmniej względnym. Halinka przypomniała sobie pierwszy wieczór spędzony w babcinym domku i ten niesamowity moment, gdy ze ściany wyszedł krasnal. Kobold. Poprawiła się w myślach. A później ta tajemnicza kobieta Magda. Dziewczynka polubiła ją od pierwszego spojrzenia. I to mimo tej dziwnej, nieco chłodnej aury wokół rudowłosej. Całym ciałem wyczuła ogromną życzliwość z jej strony. Mam nadzieję, że zobaczę ją niedługo i że w ogóle częściej będę mogła z nią rozmawiać. Oczywiście, że tak się stanie, odparł głos tak miły, że Halinka poczuła, iż niemal zapada się w puszystość tak głęboką i tak świeżą, że staje się bezgranicznym szczęściem. Jakże miło jeszcze usłyszeć Fluffy, powiedziała cichutko. Lordzie Fluffington, proszę. Tym razem głos silił się na stanowczość, spoza której wyzierała radość. Dziewczynka przychyliła głowę w stronę, z której ów głos dochodził. Spojrzała na przedziwną, niewielką istotę, która wydawała się być świetlistym owalem falującego futra o kolorze jasno-niebieskim, z granatowymi łatkami, w dodatku w kształcie sugerującym pluszowego misia. Oczywiście, Lordzie Fluffy. Oboje roześmieli się serdecznie. Widać, że tę dwójkę łączyła serdeczna przyjaźń. Lord Fluffington był największym odkryciem Halinki, gdy tylko rozpoczęła uczyć się opowieści. Przypomniała sobie swoje zaskoczenie, gdy babcia rozłożyła karty opowiadacza na stole i wysnuła dziwną opowieść dla Magdy. Ani babcia, ani też dziadek nie wyjaśnili dziewczynce, co dała owa opowieść rudowłosej kobiecie. Dziś jednak Halinka rozumiała, że dla opowiadacza nie ma znaczenia wartość, jaką słuchający przypisuje opowieści. Liczy się bowiem tylko jej tok, jej przebieg. Jest wartością samą w sobie, stworzycielem i niszczycielem światów. Tak to przynajmniej wygląda z punktu widzenia opowiadacza. W ciągu wakacji Halinka zdążyła zapomnieć o trudach szkolnych dzięki wymagającej nauce opowieści. Nic jednak nie zaskoczyło jej bardziej niż Lord Fluffington, najdziwniejsza i najbardziej kochana postać, jaką dotychczas poznała. I podświadomie wiedziała doskonale,
że w całym swoim przyszłym życiu nie spotka już nikogo, kto byłby bardziej lojalny, serdeczny i puszysty niż Fluffy. Wszystko zaczęło się całkiem niepozornie, następnego dnia po nocnej wizycie rudowłosej Magdy. Halinka obudziła się, przygotowała z dziadkiem śniadanie, z czego babcia była wielce zadowolona. Następnie wraz z nią poszła popracować do ogrodu, a Starek posprzątał po śniadanku. Dziewczynkę zawsze dziwiło to zamiłowanie dziadka do mycia naczyń, ale jak on sam wyjaśniał, to była czynność, która najbardziej go relaksowała. I obiecywał, że kiedyś jej opowie o miejscu, w którym zmywał całe góry talerzy. I nie tylko to. Dziewczynka cierpliwie więc czekała na tę opowieść. Gdy już porządnie zmęczyła się pielęgnowaniem ogródka, przyszedł czas na brunch, czyli lekkie drugie śniadanie i przepyszną herbatę. Babcia była mistrzynią herbat ziołowych i owocowych. Sama je zbierała, suszyła w komórce na tyłach domu, a później łączyła w nieprawdopodobnie smakujące napoje. Dziadek również je uwielbiał, ale miał taki zwyczaj, że na brunch zawsze pił kawę. Czarną, słodzoną miodem, zazwyczaj wrzosowym. Okolica, w której mieszkali, słynęła jako zagłębie tego rodzaju miodu, z uwagi na ogromne połacie wrzosowisk ciągnących się aż do klifu. Babcia zdecydowanie zaś preferowała na miodzie gryczanym, ciemnym i ciężkim, używanym w niewielkiej ilości, tak by podkreślić jedynie smak aktualnie pitej herbaty. Po brunchu Halinka mogła spocząć na hamaku. Dziadek usiadł obok niej w wielkim wiklinowym fotelu. Wielkie drzewa rzucały przyjemny cień, a lekki wiaterek łagodził ciepło słonecznego dnia. Myślę, kochanie, że czas już na naukę. Zauważ, że rozpoczęła się od pierwszego dnia, gdy tylko rozpoczęłaś swoje wakacje. A swoją drogą, czy to nie przewrotne, że dopiero przerwa w szkolnej nauce pozwoliła ci na podjęcie ciężkiej nauki? Dziadek nie oczekiwał odpowiedzi. Swoje pytanie uznał za dobry żart, bo głośno się roześmiał, a po chwili kontynuował. Mam nadzieję, że w ciągu tych kilku tygodni zdążymy z budową twojego azylu. Azylu? Co to? Spytała zdziwiona wnuczka. Azyl, słonko, to takie miejsce, w którym można się ukryć. Z tym, że ja mówię o miejscu, gdzie będziesz mogła bezpiecznie eksperymentować z tworzeniem i utrzymywaniem różnych historii. To będziemy coś budować? Taką komórkę, jak ma babcia na zioła? Zdziwienie dziewczynki zdawało się pogłębiać. Nie spodziewała się, że nauka opowieści rozpocznie się od murowania. Nie, Halszka, nie! Dziadek roześmiał się. Nie o taką budowę chodzi, ale wyjaśnienie tego jest skomplikowane, a sprawa tak naprawdę jest bardzo prosta. W tym momencie dziadek klepnął ręką w kolano. Ułóż się wygodnie w hamaku i posłuchaj krótkiej opowieści. Tylko słuchaj, słuchaj i nic więcej. Halinka posłusznie poprawiła swoje ciało. Ułożyła ręce na brzuszku i przymknęła oczy. Nagle coś sobie uzmysłowiła. Uniosła głowę i poważnie spojrzała na Starka. A jak zasnę, dziadku? Spytała. To nic, Wnusiu. Odparł łagodnie. Jeśli tylko masz ochotę, to zaśnij. Opowieść cię uniesie. Aha. Potwierdziła, choć nie rozumiała, gdzie i jak miałaby ją nieść owa opowieść. Ponownie ułożyła się wygodnie na plecach i przymknęła oczy. Najpierw usłyszała czmiela, latającego wokół kwiatów na pobliskim klombie, a później dobiegł ją spokojny głos dziadka. Żył raz sobie młody młynarz. Miał dwóch starszych braci, którzy zawsze robili mu przeróżne psikusy, a ich ojciec, jak i oni młynarz, z wiekiem robił się coraz starszy, w przeciwieństwie do swojego kota. Dziewczynka z każdym słowem robiła się coraz bardziej senna. Dobrze znała tę opowieść o tajemniczym kocie w butach. Słuchała jej, a pod zamkniętymi powiekami widziała coraz dokładniej wszystkie szczegóły świata, w którym swoje przygody przeżywał młody młynarczyk i jego obuty zwierzaczek. Zasnęła. Stała przed drzwiami młyna. Ogromne koło błyńskie kręciło się nad leniwie płynącym strumykiem.
Przez drewniane ściany słychać było jęki mechanizmu mlącego zboże na białą, zdrową mąkę, z której powstanie później pyszny, puszysty chleb. Albo jabłecznik. Na tę myśl dziewczynka poczuła, że z jednego kącika ust powoli ścieka ślinka. Otarła ją otwartą dłonią. Bez pukania otworzyła drzwi i weszła do środka. Najpierw otoczyło ją białe światło. Nie widziała nic do momentu, aż usłyszała głos dziadka. I to jest właśnie azyl, kochanie. Mój azyl. Witaj. Halinka rozejrzała się. Stała w domu dziadka, ale jakby większym. Rozglądała się ciekawie i już chciała zadać pytanie, czy to dom, gdy gospodarz uprzedził ją i powiedział. Tak, wnusiu. Wygląda jak nasz dom, ale to nie jest dom. To jest mój azyl. Zbudowałem go. Czyli zrobiłeś azyl na wzór domu. Raczej potwierdziła, niż zapytała dziewczynka. No nie do końca. To dom zbudowałem na kształt azylu. Dom na kształt azylu? Tego już Halinka się nie spodziewała. Wymarzyłeś sobie dom i potem dokładnie tak go zbudowałeś? Można tak powiedzieć. Dziadek uśmiechnął się. Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale dziewczynka ubiegła go i rozglądając się ciekawie wokół, zadała serię pytań. A gdzie ja jestem, dziadku? To znaczy, to jest sen, prawda? Bo ja jestem teraz tutaj czy tam? Bo ja to leżę na hamaku. Śpię, tak? Niekoniecznie! Usłyszała nieznany jej głos. Spojrzała w kierunku, skąd dobiegał. Ujrzała dziwnego psa. Z wyglądu przypominał husky, którego gęsta sierść miała kolor kawy z mlekiem, ale jego rozmiar należał do zupełnie innej rasy. Znała ją dobrze. To był korgi, który wyglądał jak husky. Dlaczego niekoniecznie? Zadała pytanie, mając wrażenie, że zatopi się w oczach tego sennego psa. Miały różne kolory. Lewe koloru lazuru, jaki ma woda otaczająca rajską wyspę, a prawe jasny brąz wpadający w złoto, jakie chroni smok w niedostępnej ludzkiej stopie jaskini. Bo to nie jest sen, to opowieść. Odrzekł ni to pies husky, ni to korgi, odsłaniając w uśmiechu perliście białe zęby. Jestem hurkacz, opiekun azylu, tego azylu. Dodał. Dziewczynka usiadła, to znaczy ugięły się pod nią kolana, a ciało spoczęło na krześle, które w tajemniczy sposób znalazło się dokładnie pod nią. Uniosła lewą rękę i jej łokieć oparła o krawędź stolika, który pojawił się równie szybko tam, gdzie powinien być. Zdawało się, że oba meble zawsze tam stały. Halszko, hurkacz zna cię równie dobrze jak ja, ale nie lepiej. Ja też nie znam cię lepiej. Można by powiedzieć, że on wie wszystko to, co ja. I odwrotnie. Rozumiesz? Halinka skinęła głową na potwierdzenie. Może chcesz puchar lodu? Zapytał pies. Bardzo chętnie. Ożywiła się Halinka. I pojawił się ów puchar. To słynny stoliczek, nakryj się! Powiedział z dumą hurkacz. Z tej bajki? Upewniła się dziewczynka. Nie, 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 z tej opowieści. To znaczy z tego azylu, w którym jesteś teraz. Bo w każdej opowieści jest zupełnie inny stolik. Ale pełni tę samą funkcję. Nakrywa się. To znaczy, pojawia się na nim wszystko, o czym sobie zamarzysz. Oj, przydałby mi się taki. Rozmarzyła się Halinka. Ale dalszych marzeń snuć nie mogła, gdyż hurkacz wskoczył na krzesło obok, usiadł całkiem po ludzku i cały czas uśmiechając się stwierdził. No to musisz sobie go opowiedzieć w swoim azylu. Ale ja nie mam swojego... Smutno stwierdziła dziewczynka. Masz, kochanie, tylko musisz sobie go stworzyć. Spokojny głos dziadka pełen pewności spowodował, iż Halinka poczuła ogromny przypływ wiary w siebie. Okej, dziadku, stworzę. I zajęła się lodem, a był pyszny. Jeszcze nigdy nie jadła tak nieziemskiego deseru. A nawet jeśli kiedykolwiek spożyła, to nie pamiętała. Bo to była pierwsza różnica pomiędzy światem opowieści a snem. Snu nie pamiętamy, a opowieść owszem. Halinka nie pamiętała, jak wiele czasu spędziła z dziadkiem i hurkaczem w azylu. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Aż w końcu dziadek powiedział. No to my musimy już iść, hurkaczu.
To do zobaczenia! Au! Uśmiechnął się pies, opiekun azylu, i zniknął. Otwórz oczy, kochanie! Halinka usłyszała głos dziadka i uczyniła to, o co poprosił. Zrobiła to zbyt szybko, gdyż światło niemal fizycznie uderzyło ją w gałki oczne. Ponownie zamknęła oczy i bardzo powoli zaczęła je rozszerzać. Auć, ale jasno! Powiedziała jednocześnie. Następnie spojrzała na dziadka i spytała. To był sen? A pamiętasz coś? Dziadek wpatrywał się w nią niecierpliwie, oczekując odpowiedzi. I otrzymał ją. Wszystko! Ale ty tam byłeś? I Hurkac? Tak, wnusiu. Spokojnie odrzekł Starek. Byłem tam. To mój azyl. Każdy opowiadacz ma swój. I ja też będę mieć? W tym pytaniu wyczuwalna była potężna dawka nadziei. Ty też go masz. Tylko musisz odnaleźć swój azyl i jego opiekuna. Od tego momentu dziewczynka poświęciła się nauce opowieści. O ile dotychczas bycie opowiadaczem zdawało się być czymś nieco nierzeczywistym i nieuchwytnym, to po odwiedzeniu azylu dziadka stało się czymś bardziej realnym niż cokolwiek innego. Choćby nauka w szkole. Powrót do niej po wakacjach stał się niemal nierealny. Halinka ochoczo wypełniała wszelkie ćwiczenia zadawane przez dziadka. A pomagając babci, zauważyła, że ta także cały czas uczyła ją opowieści w inny, subtelny sposób. Wiele mówiła do wnuczki, która sukcesywnie zaczynała stosować sposób opowiadania babci. Halinka opowiadała dużo, naprawdę dużo, i śmiesznie, i smutno. Radość mieszała się ze smutkiem. Starała się i to bardzo. Aż pewnego dnia, już pod koniec wakacji, w trakcie opowieści, znalazła się w czymś na kształt ogromnego namiotu. Obok niej stał dziadek, a babcia trzymała za rękę. Oboje byli bardzo podekscytowani. Nie wykonali żadnego ruchu, nie chcąc, by ta wizja zniknęła. A ona trwała. Halo! Krzyknęła Halinka. Jest tu kto? Ty tu jesteś, odpowiedziała niebieska futrzana kulka. A ty to kto? Zapytała dziewczynka. Jestem Lord Fluffington, opiekun tego azylu. Puszysty misiek spojrzał na dziewczynkę, uśmiechnął się i dodał. Twojego azylu. Witaj u siebie. Wy również zawsze jesteście mile widziani. Tymi słowy zwrócił się do babci i dziadka. Strasznie długo cię szukałam, Fluffy, wiesz? Zadała pytanie dziewczynka. Ja byłem zawsze obok ciebie i też bardzo długo na ciebie czekałem, aż mnie zobaczysz. Po tych słowach rzucił się w ramiona Halinki i długo przytulali się do siebie, na przemian płacząc i śmiejąc się. I od tej pory Halinka mogła rozpocząć naukę opowieści. Nic nie stało na przeszkodzie, by stała się opowiadaczką. Posiadając swój azyl, mogła dowoli eksperymentować z opowieścią i zawsze mogła spotkać się w nim z dziadkami, by uczyć się od nich. I to był koniec wakacji. Gdy Halinka wróciła do domu rodziców i rozpoczęła rok szkolny, odkryła jeszcze jedno wykorzystanie azylu opowiadacza. Otóż czas w nim płynie zupełnie inaczej niż w naszym świecie. I mogła pogodzić bardzo trudne ćwiczenia opowieści z nauką szkolną. Wystarczyło, że uczyła się i odrabiała szkolne zadania domowe w azylu, gdzie czas nie miał większego znaczenia. Kilka godzin w nim, albo kilka dni czy miesięcy, to zaledwie kilka chwil lub godzin w naszym świecie. I tak Halinka rozpoczęła swoje nauki, a im częściej bywała w azylu, tym bardziej stawał się on przyjazny jej samej. Sam się meblował i przekształcał. O wszystko dbał już Fluffy, Lord Fluffington. I to był początek opowieści Halinki, przyszłej opowiadaczki. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciadia, podcast dla syfskich. Koniec! Pa, pa, pa!